Dzisiaj obchodzimy uroczystość popularnie zwaną Trzech Króli. Tylko jeżeli tak spojrzeć na nazwę oficjalną i właściwą, to Objawienie Pańskie. Jakie masz pierwsze skojarzenie z objawieniem się Boga? Gdybyś miał sobie wyobrażać, jak może się Pan Bóg objawić, jak by to mogło wyglądać, to jak właśnie by to wyglądało? Ja w dużo prostszej formie zadałem to pytanie dzisiaj rano dzieciom o 9:30. Ja wiem, że wyobraźnia dzieci jest przebogata i nie ma granic, o czym się przekonałem. Dzieci opowiadały o tym, że pewnie stańczyłoby słońce, pojawiałyby się nowe gwiazdy, w ogóle jakieś znaki ciekawe na niebie, trzęsienia ziemi, wulkany i nie wiadomo co tam jeszcze. A już w ogóle najfajniejsza odpowiedź to było, że z nieba pewnie zaczęłyby spadać karoce. No, ja wiem, że mu się przejęzyczyło i chodziło mu pewnie o komety. I ja wiem, że wszystkie te przykłady, które dają, są trochę śmieszne. Są na jakiś sposób bardzo, bardzo proste. Ale wiecie co? One chyba odzwierciedlają to, co w nas jest. To, co my widzimy pod hasłem objawienia Bożego. Oto kiedy mędrcy przybyli ze wschodu, co zastali? Bezbronne, niewinne dziecię. Żadnej straży, żadnej służby, nic. Wielki Bóg, który się objawił w tak prosty i banalny sposób. Bez żadnych fajerwerków, bez żadnej sensacji. Gdzieś cicho na uboczu całego świata. I to jest ten, który jest Panem panującym. I to jest Król wszelkich królów. Mędrcy ze wschodu to są pierwsi z tych, którzy mogą powiedzieć: no myśmy się trochę rozczarowali. No nie tego się tutaj spodziewaliśmy. Ten Pan Bóg, to objawienie wielkiego władcy, to miało się dokonać inaczej. To wszystko nie tak. A ty w twoim życiu zawiodłeś się już Panem Bogiem? Są takie przestrzenie, na które czekałeś, żeby się Bóg objawił i nie stało się nic? I chociaż może to były bardzo dobre i wzniosłe rzeczy, to jakoś Pan Bóg pozostawał głuchy. Jakoś nie chciał się objawić. Może prosiłeś o zdrowie i mimo wytrwałej modlitwy to jakoś jednak się wszystko posypało. A może o wyzdrowienie prosiłeś, ale też to jakoś ta Boża moc, Boże objawienie, no nie stało się. Może prosisz, aby Bóg objawił się w twoich finansach, żeby w końcu ułożył tą trudną sytuację, żeby dał nam wyjść na prostą. A może, żeby poukładał relacje w domu z bliskimi dalszymi, żeby objawił się tam swoją mocą, żeby się tam objawił. Tylko że nic. To, co jest wielkie wśród mędrców, że kiedy zobaczyli to dziecię, że kiedy zobaczyli, że to nie tak, jak sobie wyobrażali, mimo wszystko uznali w nim króla. Mimo wszystko uznali w nim swojego Pana. Złożyli dary. Mędrcy ze wschodu. To była elita tamtych czasów. Oni byli, zajmowali się medycyną, patrzyli w gwiazdy, doradzali królom. Intelektualny top. Co ciekawe, Pan Bóg znalazł drogę, żeby się z nimi porozumieć, żeby ich jakoś do siebie przyciągnąć. I to drogę, która była im na co dzień znana. Patrzenie w gwiazdy. Zaczęły się dziać rzeczy na niebie, które każdy mógł zobaczyć. Od wystarczało głowę podnieść do góry. Ale tylko oni je zobaczyli i zinterpretowali. I co więcej,
Oni podjęli to wyzwanie. I chociaż nie znali dokładnie całej teologii Izraela, to udali się w końcu do Jerozolimy. A tam? Tam już wykształceni teolodzy. Tam już uczeni w prawie, prorocy, arcykapłani, ci, którzy znają, ci, którzy wiedzą. Ci, którzy od razu mogli powiedzieć, tak, to wszystko, co się dzieje, pokrywa się z proroctwami. Tak, Mesjasz ma się tam narodzić. Izrael jest bardzo wyczulony na przyjście Mesjasza. To są ludzie, którzy są szkoleni w tym, aby rozpoznać ten czas, aby rozpoznać znaki. I kiedy wszystko staje się tak blisko, kiedy wszystko staje się rzeczywistością, to nikt z nich nie poszedł. I wiecie, to nie była straszna odległość. Ze świątyni do Betlejem jest jakieś 8 kilometrów. Mniej więcej tyle, co z bazyliki do katedry w centrum. I ci, którzy tak czekali na tego Mesjasza, nie poszli. Popatrz, można wzrastać w tak dobrym środowisku. Można wzrastać w tak dobrej przestrzeni, żeby Boga rozpoznawać. Popatrz, można mieć taką przestrzeń wiary, która powinna od razu ich wyczulić. No i co? I nie zrobili nic. Trochę czasami jak my. Co z tego, że masz wiedzę, skoro nic z nią nie zrobisz? Co z tego, że wydaje ci, że poznajesz Boga, skoro to w żaden sposób nie przekłada się na twoje życie? A Pan Bóg działał indywidualnie, w sposób niesamowity. Żeby to zrozumieć, warto zauważyć, że w Izraelu nie istniało takie pojęcie jak ewangelizacja. Znaczy, nikomu nie proponowano za bardzo wiary, żeby wejść w nią w pełni. Owszem, można było być prozelitą, można było jakoś się nawrócić, można mieć jakąś część w tym ich udziale, ale to nigdy nie była pełnia. Jak chcesz być prawdziwie wierzącym, to musisz się urodzić w tym narodzie, z tego pokolenia. Więcej nie. Inaczej się nie uda. A Pan Bóg jakąś niesamowitą tajemnicą, wezwaniem mędrców z Dalekiego Wschodu, wezwaniem mędrców zupełnie spoza Izraela, jakby chciał pokazać, ja nie mam względu na żadne nacje, grupy, jakieś ugrupowania. Nie! Jestem ponad to. Ja mogę przyciągać każdego i chcę przyciągać każdego i każdemu chcę się objawiać. Bóg chce się objawiać Tobie i do każdego ma indywidualny sposób, aby docierać. Nie ma jednej dobrej, określonej duchowości. Nie ma jednej dobrej, określonej modlitwy, że ta i tylko ta, jednego dobrego sposobu przeżywania wiary. Nie. Bóg działa indywidualnie do każdego. I tak jeszcze co do dzisiejszego psalmu. Kiedy psalmista opisuje, co to się stanie przy objawieniu Bożym, zwraca uwagę, że królowie z najdalszych krańców świata, Tarszysz, Szeby, Saby, przyjdą i złożą w końcu pokłon Panu, ba, złożą Mu dary. Te miejsca to są krańce ichniejszego świata. Dalej Izrael nie wie, co jest. I z tych najdalszych krańców będą przychodzić i składać ofiary Panu. Ale już w następnym wersecie słyszymy, wyzwoli Pan biedaka, który go wzywa, i ubogiego, który nie ma opieki. A może jest jakaś tajemnica ukryta w tych wersetach? A może Pan Bóg chce nam pokazać, że nie chce, nie potrzebuje działać spektakularnie, że nie będzie teraz wyczarowywał czegokolwiek dla tego biedaka czy ubogiego. Nie! Przyjdzie ten, który ma. I może z tego, co ma, będzie mógł się podzielić i uratować
tego biedaka, tego ubogiego. Jeżeli są wśród nas biedni, którym moglibyśmy pomóc, ale z własnej sknerowatości tego nie robimy, to nie ma w nas objawienia Bożego. Jeżeli w Twoim domu są bliscy, którzy wyciągają do Ciebie rękę na zgodę, którzy proszą o pojednanie, którzy proszą o pokój, ale Ty ze względu na jakieś swoje zranienia, zamknięcie się w sobie, nie chcesz tego podjąć, to nie dzieje się objawienie Boże. Jeżeli są chorzy, cierpiący, którym możesz okazać swój czas, swoją dobroć, swoją miłość, a z jakiegoś powodu tego nie chcesz zrobić, to żadne objawienie się nie dokonało. To żadnego Bożego objawienia nie było. Oby się Pan Bóg objawił w naszym życiu i oby się Pan Bóg objawił naszym życiem.